W dzisiejszym materiale w końcu zajmujemy się analog horrorem The Man in the Suit, czyli historią osadzoną w latach 50. i 60. XX wieku w Japonii, na planach filmów o Godzilli właśnie z tamtego okresu. Kiedy to główny aktor odgrywający rolę Godzilli w 1954 roku wskutek dziwnej mutacji stał się częścią swojego kostiumu i postradał swoich zmysłów i spowodował całą masę niebezpiecznych incydentów, których istnienie starało się zataić przez wiele lat. W dzisiejszym odcinku poznacie właśnie tę niepokojącą i fascynującą historię człowieka w kostiumie. Siema, z tej strony Manor, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z The Man in the Suit. Analog horroru, o którym nagrać miałem już pół roku temu. Ten film miał pojawić się jeszcze w zeszłym roku, na początku tego roku, w styczniu, w lutym. I ostatecznie wychodzi teraz, późno, bo mamy lipiec, aczkolwiek lepiej późno niż wcale. Tak więc, moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, wpadnijcie na mój drugi kanał na YouTube, zostawcie tam suba. A tymczasem może już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. The Man in the Suit. Jest to na ten moment 12-odcinkowe ARG, które dostępne jest na kanale Unknown Wingley. I pierwszy odcinek tej serii w internecie pojawił się niespełna rok temu, ponieważ 28 lipca 2023 roku. Jest to bardzo szczególne ARG ze względu na bardzo dokładną i trochę osobliwą tematykę. W dość nieoczywisty sposób powiązaną z postacią Godzilli, którą kojarzyć możecie z wielu filmów. Sam osobiście nigdy nie byłem do końca fanem tych produkcji, to nie jestem do końca targetem, zawsze byłem bardziej fanem King Konga, muszę wam powiedzieć, ale nie, Planeta Mobby jest lepsza. Aczkolwiek ta japońska Godzilla Minus One z zeszłego roku była naprawdę super. I dodatkowo Godzilla The Man in the Suit również jest super i dzisiaj wam ją przedstawię. Więc może lepiej rozpocznijmy od pierwszego odcinka tej serii. Incydent ze strojem Godzilli z 1954 roku. Natomiast na początek muszę nadać wam trochę kontekstu. Ten film nawiązuje do japońskiego filmu Godzilla z 1954 roku, którego tytuł w wersji japońskiej wymawia się Godzilla. Pewnie mówię to źle. Dla kontekstu pisze się Gojira. Tożsamość osoby w kostiumie Gojiry była nieznana w tamtym czasie. Aczkolwiek historia, jaką aktor miał z Gojirą, jest dziwna. To zdjęcie jego w kostiumie. To inne zdjęcie. Otrzymał rolę aktorską, musiał być i ubierać strój Godzilli. I aktor zakochał się w nim. W pewnym momencie nosił strój przez cały czas. Nawet nie mogłeś zobaczyć jego prawdziwej twarzy. Mówi producent ze studia Toho. Nawet kiedy braliśmy przerwę, on nie ściągał swojego stroju. Strój często grzał się od środka, ale on nie zwracał na to uwagi, mówi aktor z planu. To trochę jakby był uzależniony od tego stroju, jakby wymawiał jego imię, mówi producent z Toho. Doszło to do punktu, kiedy zabierał strój ze sobą do domu, nawet gdy mówiliśmy mu, żeby tego nie robił, mówi wicereżyser. Nigdy nie mówił za dużo, aczkolwiek wspomniał, że jego prawdziwe imię to Goji. Jest to po prostu nazwa, jaką nadaliśmy jego kostiumowi, mówi aktor z planu. Ostatni raz, kiedy był widziany na planie, grał w swoim kostiumie, dopóki nie przestał. Wtedy zrobiono to zdjęcie. Kilka minut później zaczął iść, lecz zatrzymał się ponownie. Jego oddech był stłumiony, oddychał bardzo dziwnie. Reżyser stwierdził, że to tylko żart. Szturchnął go i kazał mu wrócić z powrotem na swoje miejsce, ale on nawet nie drgnął. Po kilku niezręcznych minutach dziwnego oddychania odezwał się i powiedział ludziom, żeby sprawdzili, czy nadal może ściągnąć z siebie kostium. To zdjęcie wykonano na chwilę, zanim osoba po jego prawej zobaczyła, co znajduje się w środku. Mężczyzna otworzył kostium, żeby zauważyć, że zaczął wrastać do stroju. Jego wnętrzności zaczęły powolnie się odrywać. W momencie, kiedy próbował otworzyć kieszeń, przez którą aktorzy wchodzili do stroju. Strój stał się jego skórą. W jaki sposób jego ciało zdeformowało się do punktu, w którym zaczął wypełniać wnętrze kostiumu. To właśnie tego oczekiwali. To jest to, co znaleźli. W ten sposób pierwszy odcinek tego 12-odcinkowego analog horroru dobiega końca, jednakże rzucić okiem musimy na opis tego filmu, który jest całkiem interesujący. Przede wszystkim wskazana jest tam lokalizacja Hiroshima. To właśnie w tej miejscowości kręcono oryginalny film, do którego ten odcinek się odwołuje, czyli japońską Godzillę z 1954 roku, wyprodukowaną przez wytwórnię Toho. Zresztą wedle co niektórych pogłosek sam film nawiązywał właśnie do zbombardowania Hiroshimy podczas II wojny światowej przez Stany Zjednoczone,
Gigantyczny dinozaur został przedstawiony w oryginalnym filmie jako pogarszający się pod wpływem bomby wodorowej. Wyobrażano sobie, że jego mocno pomarszczona skóra lub łuski przypominają blizny ocalałych po dwóch bombach atomowych, które Stany Zjednoczone zrzuciły na Japonię 9 lat wcześniej, aby zakończyć II wojnę światową. Jednakże poniżej mamy tekst w języku japońskim, który oj, jest bardzo mocny. Godzilla może jest potworem, ale wydaje mi się, że tak nie jest. Jest raczej Bogiem. Kontrolujemy nasz świat według własnego porządku. Stanę się ciałem zwierząt. Będę gospodarzem Godzilli. Ponieważ chcę stać się Bogiem szanowanym przez ludzi, chcę być mięsem tej bestii. I strachem przed tym, który z nich się myli. Nie jestem filmowym potworem. To jest Godzi. Prawo dobra i zła. Będę żyć wewnątrz tej bestii, ponieważ tylko on może nam pomóc. Nie ma Boga. Jestem tylko ja. Godzi. To odnosi się właśnie do Godziego, czytaj tytułowego gościa w kostiumie, który w ramach szybkiego przypomnienia przed przejściem do incydentu z 1955 roku, który opisano w następnym filmie, w roku 54 odgrywał postać Godzilli na planie filmu Godzilla z 1954 roku. Jednakże bardzo mocno zaprzyjaźnił się ze swoim kostiumem i siedział w nim na tyle długo, że nie wiem, kurde, spocił się i stał się jego częścią. Tak na poważnie jego ciało uległo dość mocnej deformacji, która sprawiła, że wypełnił on ten kostium od środka. Jednakże jeszcze gorsze rzeczy wydarzyły się rok później. Incydent stroju Anguriusa z 1955 roku. Angurius to kolejny potwór z uniwersum Godzilli. I Angurius właśnie pojawił się w kolejnym filmie z serii Godzilli. Tym razem niespodzianka z 1955 roku, w filmie Godzilla kontratakuje. Wszystko zaczyna się od urywków zwiastuna właśnie filmu z 1955 roku, jednak do momentu. Mimo wszystko człowiek w kostiumie Godzilli pojawił się w następnym filmie. Gdyby zatrzymali się i powiedzieli opinii publicznej o człowieku w kostiumie, Toho zostałoby pozwane i wyśmiane za utrzymywanie tak obrzydliwej kreacji. Więc zdecydowali się trzymać go z dala od oczu opinii publicznej, aby spieniężyć sukces Godzilli. Toho chciał znaleźć przyczynę tego wszystkiego. Człowiek w kostiumie został zbadany przez prywatnych lekarzy. Lekarze nie byli do końca pewni przyczyny, mówiąc, to mogła być pigułka, ale nie byli pewni. To, czego byli pewni, to wynik. Cokolwiek wziął lub jakkolwiek sprawił, że jego skóra i ciało napompowały się w wewnętrznym kombinezonie, topiąc się i łącząc ze sobą, w jakiś sposób na zewnątrz stroju również znajdowała się jego skóra. Jego kości wewnątrz zostały poprzestawiane, aby pasowały do wysokości kostiumu. W jakiś sposób mógł poczuć zewnętrzną warstwę kostiumu. Okazało się, że mógł widzieć przez oczodoły kostiumu, chociaż jego oczy były mocno przekrwione. Imię aktora grającego Anguriusa to usunięto. Ludzie na planie zauważyli, jak bardzo nieświadomy był sprawy człowieka w kostiumie, ale nikomu nie zależało, żeby powiedzieć mu, co tak naprawdę się stało i czym się stał. Gościu w kostiumie Godzilli nadal był chętny do współpracy, nawet po straceniu swoich strun głosowych wciąż był w stanie wydawać dźwięki. Takie jak dźwięki zwierzęcia. Wszystko szło w dobrym kierunku aż do momentu kręcenia ostatniej sceny, kiedy oboje mieli zacząć walczyć. Człowiek w kostiumie Godzilli ugryzł drugiego aktora w głowę, sprawiając, że ten zaczął obficie krwawić. Nigdy nie było to częścią scenariusza. Aktor zaczął krzyczeć w bólu, prosząc o pomoc w momencie, kiedy zęby wbiły się w jego głowę. Sekundę później aktor przestał się ruszać. Człowiek w kostiumie chronił nieprzytomnego aktora i ryczał na każdego, kto zbliżył się do niego. Aktor w końcu obudził się i zaczął brutalnie się trząść, ponieważ męczył się, aby wstać z ziemi. Ekipa filmowa pomogła mu, ale obawiała się czegoś gorszego, zdjęcia z niego kostiumu. Nawet nie drgnął. W momencie, kiedy człowiek w kostiumie ryczał i chronił nieprzytomnego aktora, ktoś w jakiś sposób zrobił zdjęcie. To jest to zdjęcie. To jest to, czego oczekiwali, to jest to, co znaleźli. Na samym końcu filmu pojawia się napis w języku japońskim o treści "Pomóż mi". Ten film to tak naprawdę mocne rozwinięcie tego, co działo się w poprzednim. Pokrótce w 1955 roku zabrano się za tworzenie drugiego filmu z Godzillą, a na planie poza aktorem z filmu z 1954 roku, który stał się częścią stroju Godzilli, był również jeszcze jeden aktor ubierający strój drugiego dinozaura, czytaj Kaiju, znanego jako Anguirus. Ten nie wiedział o incydencie z człowiekiem w kostiumie, nie wiedział, że kostium stał się jego częścią, a sam człowiek w kostiumie był już trochę dalej posunięty w swojej ewolucji.
Teraz jego skóra po części zaczęła pokrywać jego kostium. Sam mimo bardzo przekrwionych oczu idealnie widział przez oczodoły w kostiumie, a dodatkowo był już pozbawiony strun głosowych i wydawał zwierzęce odgłosy. A podczas kręcenia ostatniej sceny w filmie, kiedy Godzilla walczy z Anguirusem, ten brutalnie ugryzł drugiego aktora w głowę, powodując incydent z 1955 roku ze strojem Anguirusa. Ciekawy jest również opis tego filmu. Pomóż mi, niech ktoś mi pomoże. To boli, tak bardzo boli. Tak boli, nie mogę się wydostać. Proszę, pomóż mi, o Boże. Nie mam Boga, jestem tylko ja. Nie martw się, sprawię, że znów będziesz cały. Straciłeś rodzinę, dlatego się zemszczę. Zabij tych, którzy nas skrzywdzili. Kim jesteś? Jestem Godzi. I oczywiście, jeżeli chodzi o dialogi w opisach tych filmów, to Godzi nie rozmawia tutaj z Anguriusem, jak myślałem na samym początku, tylko Godzi rozmawia ze swoim alter ego, w które powoli się przemienia, a tym alter ego jest właśnie ta Godzilla, którą staje się na przestrzeni kolejnych odcinków. Później zobaczycie pewną zależność w kolejnych jego dialogach z tą postacią. I tutaj dochodzi do lekkiego zaburzenia chronologii, gdyż trzeci odcinek przedstawia nam incydent z 1962 roku, jednakże istnieje jeszcze jeden film z 1958 oraz kolejny ze strojem Anguirusa z 1956. W związku z czym, wiadomo jak jest, pociśniemy sobie chronologicznie od filmu z 1956 roku. Strój Anguirusa, 1956. Po poszukiwaniach tego w końcu to znaleźli. Ostatecznie znalazł taśmę, której potrzebowałem. Chcę wiedzieć, co stało się z człowiekiem w kostiumie Anguriusa. Wschód. Staraliśmy się, jak mogliśmy, by pogodzić dwóch zmutowanych ludzi w kostiumach. Ale ta uporczywość rani nasze finanse. Ludzie chcą go zobaczyć, ale on nie chce być widziany. Na początku byłem zakłopotany. Czy to wszystko? Wtedy zaczął to wyjaśniać. Wyjaśnił, że następnym filmem miał być The Man in the Angurious Suit versus The Man in the Suit. Człowiek w kostiumie Anguriusa kontra człowiek w kostiumie. Dawali z siebie wszystko, żeby pogodzić się z Anguriusem, trochę tak jakby ćwiczyli psa do robienia sztuczek. On zrobił zdjęcie, kiedy ci starali się pogodzić z Anguriusem. Powiedzieli, że byli zmuszeni do użycia siły wobec niego, używając na przykład paralizatorów. Ale on ostrzegł mnie, że trwają prace nad jeszcze jednym filmem. Film o Godzilli walczącej z Giant Moth. Jest to postać gigantycznej ćmy pochodzącej również z filmów o Godzilli. Filmem o Godzilli walczącej z gigantyczną ćmą. Giant Moth. Ten film aktualnie niekoniecznie mówi jakoś mega wiele, aczkolwiek będzie istotny później. Istotny jak opis tego filmu. Dlaczego nie mogą mnie posłuchać? Ja chcę po prostu znowu być człowiekiem. To najpewniej mówi mężczyzna w stroju Anguriusa, który po ugryzieniu przez mężczyznę w stroju Godzilli sam zaczął przemieniać się w to coś, czym jest człowiek w kostiumie. Następny w kolejce jest film z 1958 roku. O tytule w języku japońskim, który w tłumaczeniu na nasz język da nam proces zakładania stroju. Paradoksalnie naprawdę istotną rzecz w kontekście fabuły tego cyklu. Zakradłem się do budynku Toho, dzień po wczorajszej sytuacji z człowiekiem w stroju. Znalazłem taśmę z napisem test zgodności. Zdałem sobie sprawę, że została zarejestrowana lata po incydencie z kostiumem Anguriusa. Pozwólcie, że wam pokażę. W tym kółku znajduje się napis Toho. Widzieliśmy go już kilkukrotnie wcześniej. Natomiast poniżej widzimy proces pozwu. Nie widzisz tej taśmy, proszę nie udostępniaj jej. I to jest dosyć dziwny moment w tym filmie, ponieważ w tym momencie słyszymy tekst, który jest kuźwa powiedziany w taki sposób, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Tym bardziej, że stary, przeczytaj to. Mówię ci, przeczytaj mi to po prostu w tym momencie. Jeżeli ci się uda, to jesteś absolutnym szefem. Nie. Ja nie wiem, co tam pisze, co ten gościu mówi, aczkolwiek za moment się dowiem. Istotne jest natomiast to, co dzieje się później. Wówczas mamy nagranie Godziego, właśnie mężczyzny w stroju Godzilli, który w bardzo zdystortowany sposób wypowiada pewne słowa, które również są niezrozumiałe. Niemniej absolutnie zrozumiała jest ostatnia kwestia, którą wypowiada. Now I am become death, the destroyer of words. Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Jeżeli rok temu byliście gołcikami i byliście na Oppenheimerze w kinie, to tak, to jest cytat Roberta Oppenheimera, czyli twórcy bomby atomowej, który po jej użyciu weź zdał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę stworzył i jakie ciągną się za tym konsekwencje. Generalnie Godzi w tym momencie mówi dokładnie te same słowa, które wówczas Robert Oppenheimer wypowiedział. Wiedzieliśmy, że świat nie będzie taki sam. Kilka osób się roześmiało, kilka osób płakało. Większość ludzi milczała. Przypomniałem sobie wers hinduskiego Pisma Świętego.
Bhagavad Gita. Vishnu próbuje przekonać księcia, że powinien wykonać swój obowiązek i aby mu zaimponować, przybiera swoją wieloręką postać i mówi: teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Przypuszczam, że wszyscy tak myśleliśmy w ten czy inny sposób. Z jakiegoś powodu te właśnie słowa wypowiada Goji. I nie jest to jakiekolwiek przypuszczenie, bo nawet sam autor kanału w cudzysłowie to potwierdził, przyginając serduszko do komentarza, który to wyjaśnia. Krócej mówiąc, to już nie jest Godzilla, to jest Openzil. Przepraszam, musiałem. Istotny jest również opis samego filmu. Część przetłumaczyłem, przepraszam, jeśli niedokładnie. Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zrobimy to, co w naszej mocy, aby przetestować to, co mnie tknęło, aby móc to wyszkolić. Spróbujemy przeprowadzić kilka testów audio. Zacznijmy od mężczyzny w kostiumie. Mamy go w celi. Upewnijmy się, że tam jest, dopóki nie będziemy mogli go wyszkolić. Zniszczył światła, jest tam strasznie ciemno, ale w porządku, przecież mamy światła. Powyżej napis w języku japońskim, dlaczego mam go słuchać. Teraz przejdźmy do kolejnego filmu. Wiadomość wysłana mailem 1962. Mailem dostałem nagranie z tej taśmy. Nie uważam, żeby zrobił to ktoś ze studia Toho. Nie rozumiecie, zabiliście moją rodzinę. Wy Amerykanie świętowaliście, kiedy my przegraliśmy. Wy Amerykanie świętowaliście, kiedy my je straciliśmy. Straciliśmy nasze domy. Straciliśmy nasze rodziny. Zrzuciliście na nas bombę atomową. Bomba atomowa zabrała mi żonę. Bomba atomowa zabrała mi dzieci. Hiroshima była naszym domem. Wtedy wyjechałem w celach biznesowych. Zabraliście mi wszystko. Więc zdecydowałem, żeby przywrócić pokój. Poprzez pozbycie się ludzi, którzy nam to zrobili. Dodatkowo w opisie filmu znalazł się tekst: odebraliście mi wszystko. I tutaj mam wrażenie, że wizja całej ukrytej fabuły zaczyna nam się powoli klarować. Te wszystkie wiadomości, kiedy ktoś zwraca się do większej grupy ludzi, to Goji. Goji zwraca się do Amerykanów z pretensjami po stracie swojej żony oraz swoich dzieci, po zrzuceniu przez Amerykanów na Hiroshima i Nagasaki dwóch bomb atomowych w sierpniu 1945 roku. Tutaj jednak skupić powinniśmy się tylko i wyłącznie na Hiroshimie, gdzie to Goji ze swoją rodziną mieszkał. Goji akurat uniknął tej katastrofy, wyjeżdżając wówczas stamtąd w celach biznesowych, niemniej kiedy powrócił, nie zastał tam nic prócz chaosu. I oczywiście, że taka tragedia musiała gotować się w nim przez te wszystkie lata. I sam fakt zrzucenia bomby atomowej w to miejsce możemy również połączyć z wydarzeniami z 1954 roku, kiedy Goji i strój Godzilli stali się jednością. Możliwe, że w tej wersji świata, którą przedstawia właśnie The Man in the Suit, nie wiem, promieniowanie było na tyle mocne, że strój ostatecznie stał się częścią Gojiego, albo Goji stał się częścią stroju i później zaczął coraz bardziej stradać swoje zmysły, poprzez promieniowanie mutować się coraz bardziej i zmieniać się w potwora, który miał tylko jeden cel: zemścić się na Ameryce. Póki co to brzmi jeszcze dość niepewnie, ale zobaczycie, jak rozwinie się to przy okazji kolejnych odcinków. Póki co to jest najprostsza wersja historii, jaką mam z tyłu głowy, aczkolwiek już niedługo posklejamy to wszystko w całość i naprawdę będzie to mocne. Przy okazji filmu Ekstrakcja grzbietowa 1962 bohater informuje, że otrzymał dwa nowe maile. W nich natomiast znajdowały się dwa nowe filmy. Były niechlujne, ale przyszły z Toho. Nie wyglądały profesjonalnie. Dodatkowo okazało się, że bohater został zwolniony za szpiegostwo, jednakże wciąż miał swoją wtykę w Toho, która udostępniała mu informacje odnośnie tego, co tak naprawdę się tam działo. I w ten oto sposób otrzymał kolejną taśmę o nazwie Ekstrakcja grzbietowa. Spróbujemy i wyciągniemy go z kostiumu. Jednak nie jesteśmy pewni, czy to zadziała. Był bardzo chętny do współpracy. Myśleliśmy, że to go skrzywdzi, ale nie skrzywdziło. Rezultaty były fantastyczne. W tym momencie taśma dobiega końca, niemniej narrator zdradził nam, że jego wtyka w Toho powiedziała: po około 2 minutach od nakręcenia tego, człowiek w kostiumie jednak zbuntował się i zaatakował operatora kamery. Podobno flash z kamery zranił jego oczy, oczy człowieka w kostiumie. Jednakże zaatakowana osoba zrobiła kilka zdjęć w momencie, kiedy uciekała. Oto właśnie te kilka zdjęć i na tym ostatnim widzimy przynajmniej głowę człowieka w kostiumie w pełnej okazałości. Nie jesteśmy, co wydarzyło się później, niemniej najpewniej operator kamery nie przeżył. Tutaj film dobiega końca, w opisie znalazła się wiadomość "Jestem piękny w ciemności". I w ramach podsumowania w tym filmie dowiedzieliśmy się o próbie ściągnięcia kostiumu z człowieka w kostiumie, albo wyjęcia człowieka z kostiumu, co jednak nie do końca się udało, gdyż ten zbuntował się i najpewniej zamordował ekipę, która była za to odpowiedzialna, czego jednak nie nagrano, zrobiono z tego kilka zdjęć. Teraz przenieśmy się do wydarzeń z 1962 roku, przedstawionych w filmie Przedstawienie wzrostu 1962.
I tutaj na samym początku konfrontujemy się z myślami gościa, który w cudzysłowie opowiada całą tą historię. Niejako jest tutaj narratorem i pojawia się dopiero w tym filmie, co interesujące, który początkowo był drugim filmem całego RG. Aczkolwiek parę miesięcy później pomiędzy te dwa wciśnięto jeszcze film z incydentem ze strojem Anguriusa, który jest bardzo ważny w kontekście całej fabuły. Byłem zaskoczony pierwszym człowiekiem w kostiumie. To zaciekawiło mnie bardziej niż cokolwiek wcześniej, chociaż może mi to zaszkodzić, ale potrzebuję odpowiedzi. Więc poszedłem do jednej z moich znajomych, która była ogarnięta w tych rzeczach. Nie zdradzę jej imienia, więc będę mówił o niej Eliza. Zadzwoniłem do niej, ale była w trakcie nauczania w swojej klasie, ale oddzwoniła do mnie, ponieważ była bardzo ciekawa. Nigdy wcześniej nie widziała czegoś takiego. Nagrałem ten fragment naszej rozmowy. Wspomniał o nim coś typu, że on mutuje do punktu, kiedy będzie wyglądał jak bestia. Zapytałem, jak będzie wyglądał w momencie, kiedy będzie całkowicie zmutowany. Poprawiła mnie, mówiąc, że nie ma punktu zatrzymującego mutację. Powiedziała mi, że poszedł do artystki muzycznej, która dała mi opis, którego, uwaga, to jest największy plot twist w całym Analog Horrorze. Niestety zapomniałem. Świetnie. Powiedziałem artystom, żeby zrobili rysunek. Zgodzili się. Myślę, że mój japoński jest dość średni, ponieważ myślałem, że poprosiłem o jeden rysunek, a dostałem 3. Oto rysunki. Naprawdę mocny odcinek i mówi nam całkiem sporo o całości. W opisie tego filmu ponownie znajduje się ukryta wiadomość. Nie jestem potworem. Pomogę wam wszystkim. Zabiję tych, którzy źle o mnie myślą. Tych, którzy zamordowali moją rodzinę. I tych, którzy ich wspierają. Wy zabiliście moją rodzinę. Potwory. Od tego dnia nic nie będzie takie samo. Tak. Całą rzeczywistość, jaką pamiętałeś, była jedynie kłamstwem i złudzeniem. Musimy dowiedzieć się prawdy. Teraz przejdźmy do kolejnego filmu. Rzadka gazeta 1964. Na samym początku narrator stwierdza, że chciał już rzucić to wszystko i opuścić Japonię, ale prawdopodobnie zostałby wtedy aresztowany. Stwierdził, że wszedł za głęboko w tę króliczą norę i nie ma już odwrotu. Jednak sprawa się pogarsza. Dowiadujemy się, że w trakcie tworzenia jednego z kolejnych filmów człowiek w kostiumie tajemniczo uciekł. Nie wiadomo do końca, z którym filmem o Godzilli mamy tutaj do czynienia, gdyż w 1964 roku wyszły dwa filmy. Godzilla kontra Mofra i Godzilla Trójgłowy Potwór. Okazuje się, że o sprawie ucieczki informowano nawet w lokalnych wiadomościach. Zatytułowany przerażająca bestia z filmu złapana na kamerze. Okoliczni ludzie oraz świadkowie zobaczyli kreaturę. Wysoką i wychudzoną, zupełnie jak Godzilla. Późną nocą para zaczęła wracać do domu, gdy mąż zaczął robić zdjęcia. Mąż był fotografem i pomyślał, że zrobienie zdjęcia drogi będzie inspiracją dla jego następnych kreacji. Oto jedno z jego zdjęć. Trochę później tej samej nocy pewien chłopiec zobaczył sylwetkę tej tajemniczej bestii. Myśląc, że to Godzilla, poleciał na zewnątrz z kamerą i zrobił kilka zdjęć. Oto zdjęcia, które był w stanie zrobić. Sterowaliśmy przepytać tego dzieciaka odnośnie tego, co zobaczył i poprosiliśmy, żeby narysował nam to coś. Widziałem film z moim tatą, wiem jak wygląda Godzilla, powiedział dzieciak. Dzieciak powiedział, że to coś, co zobaczył, to nie była Godzilla, ponieważ jej skóra wyglądała na fałszywą, nie była prawdziwa. Przyznał, że podejrzewa, iż był to człowiek w kostiumie. Nie przypomina sobie, jak dokładnie wyglądała jego twarz, bo sam stwierdził, że w kółko się zmieniała, niemniej zapamiętał jedno i właśnie ją narysował. Toho szybko pozbyło się tematu, wyjaśniając, że to tylko plan promocji ich następnego filmu. W jakiś sposób wpłynęli na zaprzestanie drukowania kolejnych kopii tej historii w gazetach. Mam tak wiele pytań. Co on właściwie robił na zewnątrz? Jak udało mu się uciec? Czy Toko było w stanie go złapać? W opisie filmu znalazło się to miejsce. Powietrze na zewnątrz, samochody, okna, dom. Czy oni po prostu ruszyli dalej? Czy oni zapomnieli? To ponownie są słowa Godziego, który po ucieczce od Toho był trochę zszokowany faktem, jak bardzo w Japonii jest spokojnie. Przecież jedyne, co pamiętał, to przecież wybuch bomby atomowej. Zadawał sobie pytania, dlaczego tu jest tak spokojnie. Czy ludzie po prostu ruszyli dalej? Zapomnieli o tym? Było dla niego trochę szokujące. Następnym filmem jest Incydent ze strojem Mozury, 1964. I Mozura pojawiła się w filmie Godzilla kontra Mofra z 1964 roku. Na samym początku widzimy przebłyski właśnie z tego filmu, następnie narrator mówi nam, iż omawiany incydent miejsce miał mniej więcej po ucieczce człowieka w kostiumie. Po prostu coś poszło nie tak.
został pokryty jakąś pastą, która sprawiała, że wyglądał trochę inaczej, jakby błyszczał. Musiał nosić jakiś błyszczący rodzaj soczewek kontaktowych, aby ukryć jego przekrwione oczy. Był zmuszony, żeby wytrzymać silny wiatr. Był przez niego ciągnięty. Był traktowany jak cyrkowe zwierzę. Podczas produkcji, zamiast człowieka w stroju walczącego z innym mężczyzną w stroju potwora, został on zastąpiony przez marionetkę. Człowiek w kostiumie zobaczył Mozurę jako żywą istotę. Sądził, że ktoś jest wewnątrz marionetki ze względu na to, jak żywo się zachowywała. W Toho myśleli, że to naprawdę mądra taktyka, dopóki nie zauważyli, że mają problem. Ktoś musiał być w strojach larw. Jedna z aktorek uznała, że to dobry pomysł ze względu na to, jak bezpieczna w nim była. Zatem zgodziła się na nagranie jednego z ujęć, będąc w stroju larwy. W zasadzie to był pierwszy dzień w jej nowej pracy, więc zaprosiła rodziców na plan, żeby zobaczyli, jak ta gra. Jej rodzice nie zwracali uwagi na to, jaką postacią była w filmie, po prostu byli szczęśliwi, że została zaangażowana w produkcję. Niestety okoliczna ochrona nie zamierzała pomóc jej wydostać się z pułapki, w którą intencjonalnie wpadła. W trakcie kręcenia jednej ze scen na plan wdarł się człowiek w kostiumie. Poleciał za marionetką Mozury i wgryzł się w nią. Kiedy zdał sobie sprawę, że ćma to tylko marionetka, rozwścieczył się i poleciał za kobietą w stroju larwy. W momencie, kiedy odgryzł jej głowę, jej rodzice wszystko widzieli. Próbowali interweniować. Oboje zostali skazani na śmierć przez człowieka w kostiumie. Po zabiciu ich, momentalnie człowiek w kostiumie stanął do obrony stroju larwy. Lecz tym razem ekipa produkcyjna była przygotowana. Za pomocą paralizatorów odsunęli go od stroju larwy, aczkolwiek w amoku przedarł się przez ochronę i uciekł. Wysłano oddzielną drużynę w celu złapania człowieka w kostiumie, a czwórka mężczyzn miała za zadanie zostać przy stroju larwy i wyciągnięcie kobiety ze środka, bo tego co po niej zostało. Mój człowiek był w drużynie poszukiwawczej człowieka w kostiumie. Znalezienie go zajęło im godzinę. Znaleźli go wędrującego po lesie i obserwującego naturę. Był zupełnie spokojny, ale spokój został przerwany, kiedy zobaczył ludzi starających się go złapać. Był otoczony. Wówczas zaczął nerwowo się trząść. Wydał dziwny dźwięk, jakby wibrował. Zmiotował czerwonym, gotującym się płynem. Prawdopodobnie była to jego własna krew. To prawdopodobnie była ostatnia deska ratunku, jaką miało stworzenie. Drużyna w jakiś sposób schwytała bestię i zabrała ją z powrotem. Mój szpieg zrobił zdjęcie tego, co po niej zostało. Ogromna kałuża czerwonego, gotującego się płynu. Szybko opuścili to miejsce, żeby zabrać człowieka w kostiumie w zabezpieczone miejsce. Obawiali się jednak najgorszego scenariusza. Tego oczekiwali, a to dostali. Na samym końcu dowiadujemy się, że strój Mozury, ewentualnie kobieta w stroju Mozury razem, zaczęły mutować. Zaczęły zmieniać się w jedną wielką larwę, z której najpewniej później coś miało się wykluć. To nasuwa mi kolejne skojarzenia względem człowieka w kostiumie. On, gryząc innych ludzi, inne postacie w kostiumach, w jakiś sposób zaraża ich tym, czym najpewniej sam jest zarażony ze względu na promieniowanie. Krótko mówiąc, sam jako monstrum zamienia innych ludzi w monstra. Ale tym zajmiemy się później, zostały nam jeszcze dwa odcinki do omówienia. Opis filmu też jest bardzo zastanawiający. Odrodzony. Jakie jest tego znaczenie? No, na to pytanie odpowiemy sobie za moment. Przejdźmy do kolejnego filmu. Tym razem jest to 7 aktualizacji 1964. Dostałem kilka aktualizacji w sprawie tego, co wydarzyło się po incydencie ze strojem Mozury. Wówczas wydarzyło się 7 istotnych rzeczy. Mój szpieg przeszedł przez pokój, w którym przedstawiciel Toho rozmawiał z ważną postacią rządową. Rozmawiali o aktualnym stanie sytuacji. Rozmawiali o kokonie oraz o obecnej sytuacji Godzilli w mediach itd. Z tego wszystkiego przynajmniej dowiedziałem się, kto pomagał im to wszystko ukryć. Po drugie, kokon. Dowiedziałem się, że kokon formował się w jednym z magazynów, w którym przetrzymywali rzeczy do tworzenia filmów. Kiedy spróbowali pozbyć się kokonu po dotknięciu go, ten wypuścił pomarańczowy gaz, który wypełnił cały pokój, prawdopodobnie był radioaktywny bądź trujący. Dzięki Bogu nikomu nie stała się krzywda. Ewakuowano magazyn, aczkolwiek nie usunięto go. Najpewniej chcieli go zatrzymać, żeby przestudiować cały proces. Jestem bardzo wstrząśnięty całą sytuacją. Oni popełniają malutkie błędy, które rujnują życia innych ludzi. Po trzecie, naukowcy bądź specjaliści przyjechali na miejsce, w którym człowiek w kostiumie wypuścił swoją krew. Oczekiwali tego samego co wcześniej, aczkolwiek napotkali tam to. Wówczas otrzymujemy zdjęcie miejsca, o którym mowa była wcześniej, w którym to człowiek w kostiumie właśnie
w cudzysłowie zwymiotował własną krwią. Nie była ona natomiast zwyczajna, ona się gotowała. I tutaj jak widzimy, krew nadal się gotuje, ponieważ wydobywa się z niej dym. Powstał z tego swego rodzaju gejzer. Całość wymknęła się spod kontroli, więc potrzebowali ludzi w strojach zabezpieczających, aby mogli zbliżyć się do gejzera. Kiedy spoglądali na gejzer, zdali sobie sprawę, że muszą odizolować całą okolicę. Byli zbyt przerażeni, aby dotknąć tej substancji, więc zamknęli całą okolicę. Po czwarte, ktoś w okolicy gejzera stwierdził, że zauważył w środku gałkę oczną, pieniącą się w gejzerze, natomiast nikt tego nie potwierdził, możliwe, że nie była to prawda. Nawet nie próbowali zmniejszyć odległości do gejzera, żeby zobaczyć gałkę oczną. Po piąte, dowiedziałem się, że planowali zrobić kolejny film, mimo tego wszystkiego, co się działo. Po szóste, otrzymałem maile od jednej z moich córek. Tutaj widzimy list, który otrzymał główny bohater. Na liście znajduje się on sam z kamerą, jego żona, czytaj mamusia. Córka, która przesłała owy rysunek oraz jeszcze jedna postać, której imię jest ocenzurowane. Następnie widzimy kolejne kartki. Tęsknimy za tobą, tato, usunięto. Oraz jeszcze jedną kartkę, niemniej charakter pisma jest dość ciężki do rozczytania ze względu na jakość samego filmu. Niemniej z tego, co udało mi się rozczytać, córka pisze do ojca w trosce, gdyż martwi się o niego i pyta, kiedy wróci. Czy wszystko w porządku i tak dalej. Tęsknię za nimi. Utknąłem tutaj tylko po to, żeby pokazać, co tak naprawdę się wydarzyło. Chcę wrócić do domu, ale nie mogę. Ostatnią rzeczą, jaką otrzymałem, jest grafika koncepcyjna odnośnie potwora z następnego filmu. Tym razem spróbuję interweniować. Nie mogę pozwolić, żeby to się wydarzyło, nie po raz trzeci. To co widzimy tutaj, to grafika koncepcyjna potwora z następnego filmu. Dokładnie jest to Ghidorah, król Ghidorah posiadający trzy głowy, który po raz pierwszy pojawił się właśnie w filmie z 1964 roku. Dodatkowo w opisie otrzymujemy zapis rozmowy, którą spisał szpieg, podsłuchując konwersację pomiędzy przedstawicielem Toho a gościem z rządu. Zawarliśmy już umowę za każdym razem, gdy dotyczyło to aktora Anguriusa. Tak, ale my jako firma już tego nie chcemy, za późno. To wasza wina, że nakręciliście drugi film, a potem jeszcze następny. Rozumiem. Rozumiem, ale po co w ogóle utrzymywać to coś przy życiu? Dlaczego musimy to zachowywać? To informacja niejawna. Ale dlaczego musimy go zachować? Gdybyśmy to wzięli i ktoś zobaczyłby tę obrzydliwość, oboje upadlibyśmy. Ale jeśli go utrzymacie, to wyjdzie wam to na dobre. Nie chcemy straszyć opinii publicznej. Interesujące. Poza tym umowa była taka, że będziemy milczeć, o ile dostarczycie nam wystarczającą ilość jenów z waszych filmów z Kaiju. Niepokoi mnie to. Za każdym razem, gdy zabierałeś go na testy audio w 1956 roku, znajdowała się tam taśma z przemówieniem, które go rozzłościło. To był jakiś błąd w zapisie. Jesteś pewny? Tak. Dlaczego musisz skojarzyć z tym naszą firmę? Podoba ci się logo i w ogóle. Czy już ci na to nie odpowiadałem? Przepraszam. Wybaczam. Chciałem tylko poinformować, że trwają prace nad scenariuszem filmu o trójgłowym potworze. Jeśli wydarzy się kolejny incydent... Nie martw się, ten kostium będzie wyposażony w konkretne elementy. Grubsza skóra wykonana z materiału, którego nie można pogryźć. Będzie dobrze. Okej, ale jeżeli wydarzy się kolejny incydent, czy stworzysz kolejny kostium dla Godzilli? Może po prostu zatrudni nowego aktora kostiumowego i upewni się, że garnitur jest czysty i nienaruszony. W takim razie co zrobiłbyś z człowiekiem w kostiumie? To informacja niejawna. I tutaj pojawia nam się bardzo spora głupota, ponieważ całego tego RG mogłoby nie być, gdyby po prostu zmienili aktora. A nie używali w kółko tego samego niebezpiecznego gotującego się w kostiumie. No ale dobra, ich wina. Tak naprawdę pozostał nam już ostatni odcinek, czyli incydent, uwaga, nikt się tego nie spodziewa, uwaga, incydent ze strojem Ghidorah, 1964, no kto by się spodziewał? Wszystko rozpoczyna się od zwiastuna filmu z 1964 roku właśnie z Ghidorahem, o którym mówiłem wam wcześniej. Dopiero później przechodzimy do głównej części filmu. Toho zdecydowało się być bardziej uważnym i bezpiecznym podczas kręcenia ich następnego filmu. Ich planem było złożenie potrójnej kukiełki, potrójnego kostiumu. Powodem była też możliwość zakłopotania człowieka w kostiumie. Toho eksperymentowało z nowymi materiałami, materiałami, które byłyby odporne na mocne obrażenia. Materiały składały się z usunięto, usunięto i usunięto. Dolna część ciała miała mieć pokrubiony materiał, głowa i szyja miała być jednak zrobiona z kukiełkowego materiału, więc nie byłaby tak mocna. Kurwa, jest głupie. Kto postępuje w taki sposób, kiedy masz stary potwora, nie? Który wgryza się ludziom w głowę, ludziom, którzy są przebrani w tego typu kostiumy i zamiast założyć mocniejszy materiał właśnie na głowę
maskotki, w której znajduje się człowiek, ty pogrubiasz po prostu materiał na dupie. A powinieneś głowę pogrubić, gościu. Bo w tym filmie przestudiowaliśmy już kilka rodzajów zachowań człowieka w kostiumie i on ani razu nie wgryzł się nikomu w dupę, a wgryzał się w głowę, więc... To jest głupie, to jest niemądre, stary. Jak ja to wymyśliłem człowieku w kilka sekund, oni też powinni, tak się nie robi. Większość pozostałych kaiju w tym filmie były po prostu marionetkami. Toho wyciągnęło wnioski ze swoich poprzednich błędów, tym razem larwy i Mofra były po prostu kukiełkami. Tym razem będę interweniował, wow. Gościu następnie pokazuje swoją giwerę, czy chłop wziął shotguna, nie? Gość jest na tyle mądry, że zakradł się z tym shotgunem na plan i będzie kuźwa strzelał do człowieka w kostiumie. Jakby nie wiem, nie dało się go ubić po jego pierwszych odpałach, nie? Następnie otrzymujemy najbardziej postrane zdanie w całym tym analogu horrorze. Wiem, że to brzmi ryzykownie, żeby przyjść tam z shotgunem, ale myślę, że muszę to zrobić. Raz na zawsze. Nie, sorry, w tym momencie ja za dużo bekę z tego cisnę. Jego wygląd się zmienia, nie jestem pewien jak, być może to sprawka Toho. Ekipa z Toho jest tym razem naprawdę pewna siebie względem ich planu. Aczkolwiek ich pewność siebie zostanie poddana próbie. Mieli ostatnią rzecz do nagrania. Człowiek w kostiumie zachowywał się dziwnie ze względu na bardzo mocną ochronę. Człowiek w kostiumie nie mógł po prostu ugryźć innego stroju i ugryźć aktora ze względu na pogrubiony materiał. Aczkolwiek zapomnieli o jednej rzeczy. Ze względu na budowę, szyja i głowa były najbardziej wrażliwymi punktami. Ja się jeszcze raz pytam, kto tak kurde robi. Oni upogrubili dupę i nogi. Tam, gdzie aktora w środku jest tyle, co i nic. No czytaj, połowa ciała, nie? Ale jakby człowiek w kostiumie by mu to odgryzł, to dalej możliwe, że miałby jakieś szanse na przeżycie. Ale jeżeli ci idioci pogrubili mu dupę, a zostawili szyję i głowę w bardzo podobnym stanie do poprzednich kostiumów, to jest kurna oczywiste, że on się tam wgryzie i na przykład odgryzie mu głowę. Przecież to jest bez sensu. W jednym z ostatnich ujęć człowiek w kostiumie po prostu stał i się nie ruszał. Nagle zaczął nerwowo się trząść. Ekipa z planu filmowego starała się coś zrobić, kiedy mężczyzna w stroju Jidory zbliżał się do człowieka w kostiumie. I uwaga, uwaga. Jakby, kto się tego spodziewał? Człowiek w kostiumie wgryzł się w głowę Jidory. No, nie wiem jak wy, ale ja w ogóle nie spodziewałem się, że tak będzie, nie? Jakby... Człowiek w kostiumie upuścił tą samą czerwoną, gotującą się substancję, co wcześniej, przez głowę Jidory do jej kostiumu. Czerwona substancja przelała się przez kostium aktora, zalała jego ręce, które utrzymywały jego szyję. To było mniej więcej w momencie, kiedy wszedłem do studia, aczkolwiek co niektórzy pracownicy byli lekko zdezorientowani. Może byli zdezorientowani ze względu na torbę z gitarą, to w niej miałem shotguna. Na pewno. Zatrzymali mnie i zadali mi pytanie, gdzie ty byłeś? Zapytałem, czy nie zostałem zwolniony? Odpowiedzieli, nigdy nie zostałeś. Mimo ich komentarzy wszedłem do miejsca, w którym nagrywali tę scenę. Znajdowały się tam bezpieczniki. Człowiek w kostiumie musiał mnie zauważyć, ponieważ w momencie, kiedy wlewał swoją krew do głowy Jidory, odwrócił się do szafki z prądem, do bezpieczników. Wszystko działo się tak szybko. Następnie otrzymujemy faktycznie nagranie z tego analog horroru, w którym główny bohater ucieka po jakichś ciemnych pomieszczeniach. I z tej naprawdę osobliwej ostatniej minuty filmu dowiadujemy się, że bohater ostatecznie strzelił w głowę człowieka w kostiumie i teoretycznie go zabił, bo widzimy, że ten leży z rozwaloną głową. Aczkolwiek następnie pojawia się Jidora z napisem w języku japońskim: nie możesz zabić Boga. A w opisie filmu znajduje się dokładnie ta sama fraza: nie możesz zabić Boga. I to sugeruje nam dosyć istotną rzecz, że Man in the Suit jest tak naprawdę nieśmiertelny, że przez tak daleko posuniętą mutację już nie da się go zabić, że nie wiem, zregeneruje się po tym strzale w głowę? A ponadto sam fakt, że pozostałe postacie, w tym na przykład Jidora właśnie, określają go jako Boga, wygląda mi na to, że Man in the Suit zaraził tą samą mutacją pozostałe kreatury, które teraz mają go za taką matkę, za ich władcę, za ich Boga. Nie wiem, w jakim kierunku podąży to dalej, ale to jest naprawdę interesujący koncept. Jestem ciekaw, jak rozwinie się w kolejnych odcinkach. A i właśnie w ten sposób całe to ARG dobiega końca. I mam co do niego kilka przemyśleń.
Nie przejdziemy do jakichś kwestii oceniania tego, co właściwie tutaj zobaczyliśmy, czego byliśmy świadkami. Przejdźmy może do w miarę logicznego uporządkowania zaprezentowanych tutaj wydarzeń, bo to wcale nie jest takie proste i no, jest trochę chorym gównem w gruncie rzeczy. Wszystko, co widzieliśmy, miejsce ma na przestrzeni 10 lat, pomiędzy 1954 a 1964 rokiem. Wszystko dzieje się w Japonii, w czasach, kiedy produkowane, nagrywane i wypuszczane były filmy z Godzillą. Począwszy właśnie od oryginalnego filmu pod tytułem Godzilla z 1954 roku, poprzez kolejne filmy wypuszczane przez następne 10 lat, takie jak Godzilla kontratakuje, Godzilla kontra Mofra czy Ghidorah trójgłowy potwór. Wszystko zaczyna się od losów Godziego, czyli mężczyzny, który właśnie odgrywał rolę Godzilli w pierwszym filmie z 1954 roku. I dowiadujemy się, że wskutek dziwnej, niewytłumaczalnej mutacji stał się on częścią kostiumu, w którym przebywał na planie oraz poza nim. Kostium Godzilli stał się jego skórą, później kostium Godzilli pokrył się jego skórą, a zasadniczo jego ciało wypełniło kostium Godzilli od środka. Po prostu on i kostium Godzilli stały się jednym organizmem, a przez kolejne filmy z następnych lat obserwujemy, jak pomalutku stawał się coraz większym, bardziej pozbawionym jakichkolwiek skrupułów potworem, którego jednak Toho, czyli wytwórnia filmowa odpowiedzialna właśnie za filmy z uniwersum Godzilli, nie chciała się pozbyć, gdyż był niejako żywym rekwizytem do ich filmów, więc przetrzymywali go na spółę z japońskim rządem, który ich w tym wspierał. Ciężko w pełni wyjaśnić przyczynę mutacji Godziego, jednakże najpewniej jest to jedno z następstw po zbombardowaniu Hiroshimy przez Amerykanów w 1945 roku. Godziego wówczas nie było na Hiroshimie, gdyż, jak sam mówi, wyjechał w celach biznesowych. Jego nieobecność skrzyżowała się w czasie ze zbombardowaniem Hiroshimy przez Stany Zjednoczone i w tym bombardowaniu zginęła jego żona oraz dzieci. W powrocie ten był bardzo żądny zemsty, ale no chyba wszystko się ułożyło, jako że przez 9 lat niczego nie odwalił. Odwalać zaczął natomiast w momencie, kiedy stał się właśnie częścią stroju Godzilli. Uważam, że dziwna mutacja może być tutaj skutkiem promieniowania po wybuchu bomby atomowej. Zwróćcie uwagę na to, że mowa tutaj o 1954 roku, czyli o momencie 9 lat po zrzuceniu bomby atomowej. I chociaż według informacji w internecie aktualnie owe promieniowanie jest naprawdę znikome, to w tamtym czasie było naprawdę niebezpieczne, patrząc też na to, że kolejne co najmniej 60 tysięcy ludzi zginęło już w kolejnych miesiącach po wybuchu, prawdopodobnie ze względu na promieniowanie czy radioaktywność tego miejsca. A mutacja Godziego, czytaj przeistoczenie się w człowieka w kostiumie, jest tego bezpośrednim następstwem. Następnie dowiadujemy się o kolejnych podobnych sytuacjach. Człowiek w kostiumie był dalej pod, w cudzysłowie, opieką Toho. Opinia publiczna nigdy miała się nie dowiedzieć i nigdy, przynajmniej z tego co wiemy, na ten moment nie dowiedziała się o tym incydencie. A człowieka w kostiumie, czytaj, po prostu żywą Godzillę wykorzystywano do kręcenia kolejnych filmów z jej uniwersum. W filmie z 1955 roku wystąpiła inna postać znana jako Angurius, który na samym planie filmowym również był po prostu kostiumem, w którym znajdował się aktor. Ten został ugryziony przez człowieka w kostiumie i również zaczął mutować. Stał się czymś podobnym, również ukrytym gdzieś poza oczami opinii publicznej. I przez kolejne lata działy się podobne rzeczy. Na przykład ucieczka człowieka w kostiumie w 1964 roku i zostawienie gotującej się krwi gdzieś w lesie. Czy na przykład kolejne, w cudzysłowie, zarażenie kobiety znajdującej się w stroju larwy, która później przeistoczyła się w kokon z czymś wewnątrz. Czy incydent ze strojem Ghidorah, który na ten moment jest ostatnim filmem z całej tej serii? Najpewniej Ghidorah również został w jakiś sposób zakażony, a The Man in the Suit nie zginął na samym końcu. Dodaje nam obraz naprawdę dziwnej, popranej historii swego rodzaju mutanta stworzonego przez promieniowanie z człowieka i kostiumu potwora, który zmutował na tyle, że może zarażać innych ludzi. Dodatkowo w opisach do niektórych filmów zobaczyć możemy konwersacje, dialogi i Goji, myślę, że rozmawia tutaj ze swoim alter ego, w które powoli się przemienia. Właśnie z człowiekiem w kostiumie. I w zasadzie, póki co, jeżeli chodzi o jakąkolwiek fabułę i lore, to by było na tyle. Z drugiej strony mam też wrażenie, że cała seria mówi trochę o trochę taśmowym podejściu do produkcji kolejnych filmów przez Toho. Chodzi mi tutaj o usilne produkowanie kolejnych filmów, nawet bez zwracania uwagi na wszystkie incydencje, jakie dzieją się dookoła i rujnowanie konkretnym osobom życia. Jeżeli zwrócicie uwagę na produkowanie filmów o Godzilli na przestrzeni lat, właśnie uśredniając pomiędzy 1954 rokiem a 1995 rokiem. Jeżeli zwrócicie uwagę na kolejne lata produkcji coraz to kolejnych filmów o Godzilli, nowe filmy mieliśmy w 1954 i 1955 roku, wówczas nastąpiła 7-letnia przerwa i po jednym filmie z 1962 roku, w roku 1964, oni naprawdę ruszyli z produkcją kolejnych filmów masowo, gdyż w szczytowym momencie oni wypuszczali po prostu filmy co roku. I one jakoś mega nie różniły się od siebie, ponieważ każdy ten film to Godzilla kontra coś. Godzilla kontra Mofra, Godzilla kontra Mega Godzilla 2, Godzilla kontra Destruktor. Co to jest?
What the fuck? Godzilla kontra Biolante, Godzilla kontra Megalon, Godzilla kontra twój stary serwisant czy coś, nie? What the fuck? Była tego masa, po opiniach i recenzjach też widać, że no było dość nierówno, jeżeli chodzi o jakość tych filmów. Sam też nie jestem do końca gościem, który może powinien się wypowiadać, bo nigdy w tym nie siedziałem, ale po prostu widać, że machina produkcyjna poleciała i tą mocno. Po zobaczeniu też co niektórych urywków konkretnych produkcji na internecie w celu stworzenia tego odcinka, no widać, że jest to mocno sztuczne, czasami lekko cringe'owe, aczkolwiek no ja nie jestem do końca targetem. Ważne natomiast, że te filmy powstały i zebrały wokół siebie naprawdę mocną społeczność, która lubi te filmy oglądać. Co do samego analog horroru, ja mam generalnie taki problem z analog horrorami, że mocno wali mnie w oczy taka niekonsekwencja im dalej w las. Wszystko zaczyna się od pierwszego viralowego filmu z ciekawym konceptem, który później może być wykorzystany dobrze, a czasem nie. Tutaj jest tak średnio. Ponieważ zdecydowanie koncept i pomysł na to wszystko jest naprawdę interesujący, o tyle sama realizacja i wprowadzanie kolejnych wątków jest czasami no, specyficzne. Na zasadzie czegoś mi tutaj po prostu mocno brakuje i cała seria rozmywa się w tych kolejnych odcinkach. Plus zdecydowanie nie brak tutaj różnych głupotek w scenariuszu, które pomagają człowiekowi w kostiumie wgryzać się w kolejne osoby. Jak na przykład upancernienie dupy jednego potwora, zamiast upancernić szyi i głowy, w którą on się zawsze wgryzał, nie? W każdym razie i tak, moim zdaniem jest spoko. Jeżeli powoli wracam do analog horrorów i mielibyśmy tutaj wystawiać jakieś oceny, mimo The Man in the Suit, jeżeli chodzi o skalę od 0 do 10 skali zajebistości, dostaje ode mnie takie 6,5 na 10. Ze względu właśnie na rozmycie się konkretnych elementów im dalej w las i trochę niewykorzystanie wszystkich spoko elementów konwencji, jakim jest analog horror. Aczkolwiek przypominam, że to jeszcze nie był ostatni odcinek tego analog horroru. Kolejne pojawią się w przyszłości. Kiedy już tak się stanie, to wyjaśnimy je właśnie na tym kanale w kolejnych filmach, więc koniecznie zasubuj ten kanał, ponieważ jesteśmy coraz bliżej 400 tysięcy widzów. Dosłownie brakuje kilkuset z was, więc będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli zasubujecie ten kanał. Oraz podnieście do mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie tego filmu. Na Instagramie pojawiło się ostatnio nowe kozackie zdjęcie, które sami musicie zobaczyć, bo tam się znajduje. Na TikToku coś się pojawiło, ale miałem o tym nie mówić, więc nie mówię. Musicie sprawdzić to sami, ale to będzie jedna z najlepszych i najważniejszych rzeczy, ale nic więcej nie mówię, wpadnijcie też na mój drugi kanał, Mondaryx Muzyka, linki macie w opisie. Cześć, słuchaj, nie wiem trochę jak ci to powiedzieć, ale zgubiłem się, nie wiem jak wrócić do domu i nie wiem gdzie jestem, jest ciemno, jest tu jakaś chatka, jestem gdzieś w lesie, nie wiem. Wiesz, jakbym nie wrócił na przykład za 2 godziny, albo się nie odezwał, to wiesz co robić, bo no sam wiesz co działo się ostatnio w okolicy i trochę się obawiam, ale dobra, może po prostu pójdę. Zobaczymy się wkrótce, mam nadzieję. Odezwę się jak znajdę drogę do domu. Dzięki, trzymaj się.